Drodzy Opolanie, apeluję o to, abyście chodzili w miejscach publicznych w maseczkach, również gdy wychodzicie na zakupy, a przede wszystkim, jeżeli nie musicie, to żebyście zostali w domu. Jako miasto nie możemy zabezpieczyć dla wszystkich mieszkańców maseczek, ale cały czas dokonujemy interwencyjnych zakupów. Jutro Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpocznie dystrybucję 15 tysięcy maseczek dla osób potrzebujących, a przede wszystkim dla seniorów. Ci z Was, którzy nie mają maseczek, mogą w inny sposób się zabezpieczyć, zasłaniając twarz nawet choćby ręcznikiem czy chustą. A przede wszystkim dbajcie o swoje bezpieczeństwo.